Kochani, witam Was bardzo gorąco w ten upalny dzień w ulubieńcach właśnie mijającego miesiąca, czyli sierpnia. Mam dosłownie 5 produktów Wam do pokazania. Są 2 produkty do włosów, 2 można powiedzieć, że do twarzy, bo są po prostu w obrębie twarzy do stosowania i 1 zapach. Dlatego, żeby nie przedłużać, zapraszam Was do oglądania i od razu przechodzę do rzeczy i zacznę od zapachu, który właśnie wykończyłam, więc zobaczycie go także w Denku między innymi. I jest to zapach marki Chopard i nazywa się Kaszmir. Tutaj miałam pojemność 100 ml, ten zapach miałam, słuchajcie, chyba z 2,5 roku, jak nie lepiej, ale myślę, że gdzieś z 2,5 roku. Uwielbiam ten zapach. On na mnie utrzymuje się bardzo, bardzo długo. Jest bardzo intensywny, to nie będzie zapach, który będzie podobał się młodym dziewczynom. To jest właśnie bardziej, powiedziałabym, dla takich no już dorosłych kobiet, że tak to nazwę. Wszystkie dźwięki, które będziecie słyszeć, to psiaki, bo się tutaj właśnie gryzą i bawią pod moimi nogami. Ja zapachu opisywać nie umiem, ale ten kojarzy mi się trochę z takim ciężkim, orientalnym zapachem, ale słodkim. Postaram się poszukać gdzieś jakiś opis i Wam tutaj na dole go wrzucić. To nie jest jakiś, słuchajcie, mega drogi zapach. Są dużo droższe, są też dużo tańsze. Ten jest w takiej, powiedziałabym, średniej cenie klasowej, ale jest po prostu obłędny i oczywiście kupię go po raz kolejny. To jest zapach, na który ja natknęłam się, można powiedzieć, przypadkowo chyba w 2012 roku i od tamtej pory go używam i należy do takich moich top zapachów. Także jeżeli macie, jeżeli lubicie tak jak ja słodkie, ciężkie zapachy, no to mogę Wam gorąco polecić gdzieś w perfumerii go sobie niuchnąć. Wydaje mi się, że nawet Douglas w Polsce ma, także... Dobra, przechodzimy do włosów i tutaj chyba nie będzie dla Was zdziwieniem, jak pokażę Wam szampon do włosów z Balea, który widzieliście... Coś mi się oświetlenie strasznie zmienia, mam nadzieję, że będzie ok. Który widzieliście w filmiku właśnie z tymi tanimi produktami do 1,5 euro. I jest to szampon do włosów z serii Balea Med z neutralnym pH 5,5 i z prowitaminą B5 i on jest przeznaczony do delikatnej skóry głowy. Ja tutaj się powtórzę, nie wiem już który raz, ja mam łuszczycę na skórze głowy, więc moja skóra głowy automatycznie jest sucha, pomimo że odrost, czy tutaj nasada głowy, włosy mi się dosyć szybko przetłuszczają. I między innymi to jest też powodem, dlaczego ja niemalże codziennie myję głowę. Już teraz staram się co drugi dzień, ale i czasem zdarza się, że myję codziennie. Ten szampon nie zawiera silikonów, jest produktem wegańskim. Jest po prostu rewelacyjny. Zapach jest bardzo taki neutralny, można powiedzieć, że troszeczkę jakby szare mydło. Szampon się bardzo ładnie pieni, nie robi jakieś tony pijany podczas mycia, natomiast pieni się na tyle, że ładnie można domyć sobie skórę głowy. Domywa także, o dziwo, oleje. Po olejowaniu włosów włosy domywa rewelacyjnie. No i jego oczywiście wielkim plusem, jak dla mnie, jest dostępność oraz cena, bo kosztuje 95 centów. On jest mlecznej konsystencji, ale włosów pomimo tego nie obciąża, więc jeżeli macie problemy z delikatną skórą głowy, ze swędzącą skórą głowy, to bardzo gorąco mogę Wam ten szampon polecić. To jest moje kolejne opakowanie i na przemian teraz, używam go teraz na przemian z szamponem z Priorin, natomiast no, na pewno będę dalej do niego wracać. Pozostając w temacie włosów, tu mam produkt marki Coleb Dry Shampoo i to jest unicorn. Ja już Wam raz pokazywałam to opakowanie, jak kupiłam ten suchy szampon. Słuchajcie, on ma tutaj takie ładne unicorny. No opakowanie jest po prostu tak dziewczęce, tak słodkie. Pojemność 200 ml. On był w momencie, kiedy ja go kupowałam na jakiejś promocji. I słuchajcie, ja szampony z Coleb ogółem
Można powiedzieć, że miałam do tej pory takie, które mi tyłka nie urwały. Miałam też takie, które... Miałam taki, który bardzo mi się podobał. Ten też mi się podoba, ale nie tyle ze względu na jego działanie, bo tutaj akurat nie w tej wersji działanie jest takie, wiecie co, powiedziałam, pi razy drzwi. Nie jest jakieś przeciętne, to nie jest Batist, ale przewagę ma, że ma przepiękny, słodki zapach, który utrzymuje się we włosach, przez co jak ruszacie głową, to pachnie, pachnie dookoła Was po prostu taką słodkością. I do tego nie bieli on włosów, co, no ja widzicie, mam odrost ciemny, więc no jednak jest to dla mnie ważne, że jak popsikam suchym szamponem, żeby tego nie było widać, bo ja często w biegu to robię i no nie mam po prostu czasu, żeby jeszcze ten, wiecie, pył gdzieś tam wycierać i w ogóle. Dlatego ten szampon suchy bardzo lubię właśnie za zapach i za to, że nie bieli włosów. Przejdźmy do ostatnich produktów z twarzy. I tutaj mam płyn micelarny marki Shisara Face. Jest to płyn micelarny niezawierający alkoholu i perfum. I zawiera natomiast ekstrakt z lilii wodnej. Jest przeznaczony do normalnej i delikatnej cery. Wygląda on tak, także jest zużyty, bo mi się właśnie skończył. Jest także zużyty, pojemność 400 ml. Ja, słuchajcie, zakupiłam go w Netto po prostu z braku laku. Jakoś to było tak, że skończył mi się płyn micelarny, nic nie miałam, więc w Netto sięgnęłam po niego. Jego cena to jest niecałe 3 euro i co mam powiedzieć, słuchajcie, rewelacyjny. Domywał wszystko, dosłownie wszystko. Ja co prawda nie używam już od dłuższego czasu żadnej wodoodpornej maskary, czy nie wiem, czy tego typu produktów, no ale to co ja używam domywał rewelacyjnie, jakieś resztki podkładu i tak dalej, no nie szczypał mnie w oczy, jeżeli chodzi o skład, słuchajcie, skład jest w ogóle no taki dosyć krótki, można powiedzieć, i bardzo chętnie bym do niego jeszcze raz wróciła i na pewno za jakiś czas to zrobię, bo teraz aktualnie mam coś innego w użytku, ale ten mogę Wam bardzo gorąco polecić, jeżeli macie do niego dostęp i szukacie czegoś nowego, czego jeszcze nie testowaliście. I na sam koniec, słuchajcie, mam produkt, właściwie to jest próbka. I teraz to jest takie dziwne, że pokazuję w ulubieńcach próbkę, natomiast jest to, była to próbka 5-ml, którą używałam przez chyba 3,5 tygodnia. Dzisiaj rano mi się skończyła, więc uznałam, że skoro używałam ją na tyle długo, na taki dłuższy powiedzmy okres, to może ona trafić do ulubieńców. I mowa tutaj o Shiseido Bio Performance Lift Dynamic Eye Treatment, czyli po prostu krem pod oczy. Ja nie chcę tutaj Wam, wiecie, pokazywać opakowania kartonowego, dlatego że się odbija i będzie Was oślepiać. Natomiast sama tubka wyglądała tak o... I teraz tak, ja to dostałam przy okazji jakichś zakupów, podejrzewam, że chyba w galerii Kaufhof mi po prostu pani sprzedawczyni wrzuciła do zakupów, po prostu do torebki, bo innego wytłumaczenia bym nie miała, skąd ja ten krem mam. W każdym bądź razie, ja już kiedyś taką 5-ml próbkę kremu z Shiseido pod oczy jakiegoś miałam. I na początku myślałam, że to będzie ten sam krem. Na szczęście nie. Tamten był beznadziejny, a w tym, słuchajcie, się zakochałam. I gdyby nie fakt, że no, Shiseido marka dosyć droga, to pewnie bym pobiegła i sobie kupiła, bo krem jest gęsty, ale ma lekką konsystencję. Jest trochę... taki natłuszczający, ale bardzo szybko i bardzo ładnie się wchłania. I to, co najważniejsze, słuchajcie, przepięknie nawilża okolice oczu. Nie miałam żadnych, wiecie co, takich właśnie zmarszczek, jak to się dostaje podczas, kiedy ta okolica pod oczami jest wyschnięta. Nie miałam żadnych problemów. Nakładałam go także delikatnie na powieki. Nic się nie działo, powieki nie były czerwone. No, krem po prostu rewelacyjny. Więc jeżeli macie, powiedzmy, zasoby finansowe i poszukujecie naprawdę dobrego kremu, który będzie Wam nawilżał te okolice pod oczami, a nie jesteście nastolatkami, bo tutaj też muszę wspomnieć, to nie będzie także krem dla nastolatek, bo wtedy już będzie za ciężki,
to mogę Wam bardzo gorąco go polecić. No i moi kochani, to by było na tyle. Tyle ulubieńców miałam w tym miesiącu. Mimo że zużyłam dosyć dużo kosmetyków, to i tak nie ma tych ulubieńców nie wiadomo jak, bo ja na chwilę obecną wracam w nocy z pracy, kładę się spać, rano gdzieś tam, wiecie co, umyję się, ogarnę się i spędzę troszeczkę czasu z psiakami i lecę znowu do pracy, więc jakoś tam nie wiadomo jak dużo kosmetyków na chwilę obecną nie używam, bardziej tylko można powiedzieć to wszystko co jest podstawowe. No ale zobaczymy jak to będzie we wrześniu. Okej, żegnam się z Wami teraz i do zobaczenia niebawem znowu. Pa, pa!